Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Taki krótki, niezapowiedziany live. Tematem dzisiejszego live'u jest tytuł czy temat Owce bez pasterza. Wiele lat spędziłem w społeczności chrześcijańskiej. Wiem, jak bardzo potrzebna i ważna jest społeczność chrześcijańska. Kiedy się jest dzieckiem, kiedy się wzrasta wśród nastolatków, dzieci w tym samym wieku, jest tak zwanych wiele cioć i wujków, że tak powiem, w sensie duchowym, a więc są ludzie różnego wieku, z różnym doświadczeniem. Jest to bardzo zdrowy wzór, kiedy od dziecka się wzrasta w kręgu zborowym, kiedy uczy się Boga, kiedy uczy się Słowa Bożego. Kiedy ta wiedza, kiedy ta nauka jest wpajana w serce i w umysł w sposób naturalny, później gdy wzrastamy, zaczynamy albo kochać Boga, albo odchodzimy od Niego. Tutaj też wiele rzeczy jak gdyby wychodzi na jaw, co jest w naszym sercu, czego tak naprawdę chcemy, a co było tylko naleciałością na przykład naszych rodziców. Jest to bardzo ważna rzecz. Natomiast gdy rodzi się w nas głód Słowa Bożego, głód prawdy Bożej, kiedy osiągamy swoją własną prywatną więź z Bogiem, zaczyna być dla nas oczywiste to, czego tak naprawdę Bóg wymaga, jaka jest prawda biblijna i co w stosunku albo w odstępstwie od tej prawdy biblijnej naucza dana denominacja. Dlatego mamy ich tak wiele. Mamy Świadków Jehowy, mamy adwentystów, mamy katolicyzm, mamy prawosławnych, mamy protestantów. Jest wiele grup chrześcijańskich. I pomimo tego, że jak Paweł pisał w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 24, 25 wersecie, abyśmy nie upuszczali naszych wspólnych zgromadzeń, jak to jest zwyczajem u wielu, ale tym bardziej pobudzali się do miłości szlachetnych uczynków, tym bardziej widząc przybliżanie się dnia Pańskiego, czyli drugiego przyjścia Pana. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę ten werset z innymi proroctwami, chociażby Jezusa Chrystusa z 24 rozdziału Mateusza, gdzie aż trzykrotnie wspomina pytany o czasy końca, o znak czasu swojego drugiego przyjścia, Chrystus wymienia fałszywe nauki, fałszywych proroków, tych, którzy powstaną przed samym końcem. W krótkim, dosyć rozdziale, mówi aż trzy razy, pomiędzy innymi znakami i wartościami czasów końca, mówi o odstępstwie, mówi o fałszywych prorokach, fałszywych nauczycielach. Tą samą prawdę przekazuje nam bardzo często na kartach swoich listów apostoł Paweł, ale mówi o tym również Jan, Jakub. Także ogólnie apostołowie, jak sam Jezus Chrystus, przepowiedzieli nam obce nauki wśród tak zwanych wierzących w Jezusa Chrystusa. Jak ważne jest to, byśmy zwracali uwagę na to, co mówi Słowo Boże. Zresztą już wskazuje siedem listów, albo listy do siedmiu zborów, o których czytamy w objawieniu Jana. Więc Chrystus wymienia Janowi, który to zapisał, pewne myśli, pewne wskazówki, które Jezus podaje do siedmiu zborów, poczynając od bodajże drugiego rozdziału księgi objawienia, tak? Wskazówki, które tam znajdujemy, bardzo wyraźnie nam pokazują, że to nie wszystko jedno, co robisz, i to nie wszystko jedno, bylebyś tylko miał na ustach Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, bo o Jezusie Chrystusie mówi się wiele i mówi wielu w sensie tak, jestem nowonarodzony, kiedy w ogóle te słowa są jedynie powtarzaniem pewnych sloganów, które szeroko na przykład istnieją na Facebooku. Natomiast samo znaczenie, sens tego, czym jest nowonarodzenie, często jest obce dla tych ludzi, a pokazuje zaprzeczenie tych wyrażeń właśnie ich życie przez ich owoce, owoce ich życia. Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że z dobrego drzewa nie może rodzić się zły owoc, albo ze złego drzewa
z zepsutego drzewa nie może urodzić się dobry owoc. Jest to bardzo ważne. Jednym z takich owoców jest, oprócz tych oczywistych, jak czytamy w liście do Galatów, gdzie mamy wymienione owoce Ducha Świętego, ale takim owocem życia i prawdziwego podążania za Chrystusem jest wierność Słowu Bożemu. Sami bardzo dobrze wiecie, że wiele ludzi coś jedynie mówi. W wielu grupach chrześcijańskich, przez które mogliście przejść albo należycie, jeżeli coś jest tam, co wam nie odpowiada, coś, co was zrazi, co was boli, ale powstaje to pytanie, no tak, wiem, że tu to i tamto, się z tym nie zgadzam, ale gdzie pójdziemy? Wszędzie jest jakiś problem. Jeżeli jest jakiś problem, to prawdopodobnie naprawdę jest jakiś problem. Kwestia polega na tym, komu tak naprawdę jesteśmy wierni. Zawsze przypomina mi się sytuacja narodu izraelskiego, który został wyprowadzony z Egiptu. Przez swoją niewiarę, przez swoje narzekanie błądzili po pustyni aż 40 lat. Bóg bardzo wyraźnie powiedział, dlaczego tak długo szli przez tą pustynię. Otóż głównym powodem było to, że narzekali. Głównym powodem było to, że nie byli zadowoleni z tego, co Bóg z nimi zrobił. Wyobraźcie sobie kwestię, że Bóg wyprowadza ich z niewoli babilońskiej na wolność, a oni po drodze narzekają. Po co nas do Mojżesza? Po co nas wyprowadziłeś z Egiptu? Tam mieliśmy jedzenie, mieliśmy picie, mieliśmy wszystko, dach nad głową. A tutaj chodzimy po tej pustyni. Osiągnęli wolność, jednak pragnęli tego, co było za nimi. Tak naprawdę nie chcieli tej wolności, ale chcieli pewne rzeczy dla siebie. Bóg bardzo wyraźnie powiedział i zapowiedział im, że właśnie przez ten objaw ich serca będą chodzić po pustyni tak długo, aż wymrze całe to pokolenie. Dlatego pomimo tego, że bardzo prosto i stosunkowo szybko mogli dojść do obiecanej albo do ziemi obiecanej, tak naprawdę Bóg prowadził ich w kółko przez 40 lat po pustyni, aż to całe pokolenie wymarło. Dopiero ich dzieci weszły do ziemi obiecanej. Nikt z tego pokolenia nie przeżył. Jest to pewna analogia na dzień dzisiejszy. Ktoś może wyjść z kościoła katolickiego, ktoś może wyjść Świadków Jehowy, adwentystów i tak dalej, i tak dalej. Osiągną wolność w Chrystusie, zamiast skoncentrować się na badaniu Słowa Bożego, na tym dobrodziejstwie, które wypływa z przynależności do Chrystusa, zaczyna narzekać, że tak praktycznie wszystko jest złe w tym chrześcijaństwie. Nie mam gdzie iść, tak? Często ubijamy się albo poobijaliśmy się, wierząc w jakąś grupę denominację chrześcijańską, głównie protestantyzm, różne jego odnogi, czy to charyzmatyzm, czy też inne, narzekamy, że przecież lepiej nam było tak naprawdę w tym miejscu, z którego wyprowadził nas Bóg, więc w sensie przenośnym, w tym duchowym Egipcie. To bardzo ważna rzecz. Specjalnie wspomniałem na początku moje doświadczenie w większości mojego życia w chrześcijańskiej grupie, w chrześcijańskim zborze, w którym pokochałem Boga, którego poznałem Boga, to rozwinęła się w dużej części moja wiedza biblijna. Ale to właśnie ta wiedza biblijna i ta miłość do Boga spowodowała to, że zobaczyłem błędy, które tam istnieją. I serce, które pokochało Boga w samotności, w sensie tak służę Ci Boże, służę Tobie, nie tej danej denominacji, spowodowało to, że nie mogę Cię zdradzać, Ojcze, nie mogę Cię zdradzać, Panie mój Jezusie Chrystusie, będąc w naukach, w systemie i tak dalej, które pozostają w sprzeczności z Twoim słowem. A więc w sensie przenośnym wychodzimy z Egiptu. Chrystus jest większym Mojżeszem, jest większym Chrystusem, większym pomazańcem, który wyprowadził nas z niewoli
egipskiej. Co robimy z tym czasem? Po swoim przykładzie i osób mi znanych wiem, że wielu wychodząc z różnych denominacji wchodzi tam, gdzie tak naprawdę nie do końca się zgadzają z wieloma rzeczami, ale jest potrzeba przynależności, coś całkowicie normalne. Po to istnieją zbory, jeszcze raz, byśmy byli jednością, byśmy w jedności chwalili Boga. Jednak ta potrzeba nie może stać w sprzeczności ze Słowem Bożym, bo musimy pamiętać, że nie służymy ludziom, nie możemy przyjąć pewnych nauk dla większego dobra niż te, które nam podaje Bóg. Dlatego jest wiele osób dzisiaj zagubionych, które obserwuje ogólnie grupy ludzi, jednostki, które widzę, że nie wiedzą, jak iść i gdzie iść. Objawia się to w tym, że skaczą ze skrajności w skrajność. Wierzą w różne rzeczy, które nie mają żadnego potwierdzenia w Słowie Bożym. Atakują to raz tych, raz tamtych. Bądź też wciąż tkwią w prawie mojżeszowym, świętach, które były przeznaczone dla Izraela, których rzeczywistość stał się Chrystus. Wiele tych rzeczy pokazuje, że są właśnie jak te owce bez pasterza. Ważniejsze w tym wszystkim, najważniejsze jest więź z Bogiem. Jeżeli tej więzi nie masz, zawsze będziesz rozbitkiem. Twój statek gdzieś się rozbił, a ty zawsze będziesz rozbitkiem tego statku, którym była religia, której w jakiś sposób się trzymasz. Ale wiesz, to nie to. Rozbiłeś się, jesteś na tym jakiejś skale, pozostajesz w duchowym rozbiciu. Płaczesz do Boga, rozwierzysz w to, rozwierzysz w tamto, nie wiesz jak iść. Sytuacją Izraela, którzy byli na pustyni, narzekali do Boga, koniecznością ich było to, by temu zaprzestać, by zaufać Bogu, by być posłusznym Bogu, bo to On mnie prowadzi. Więc nie będę szedł za buntownikami, którzy mówią przeciwko temu, co mówi mi Bóg, by w jakiś sposób było mi lepiej. Do buntu tych właśnie narzekaczy przygnęło wielu ludzi. Tą historię można w Księdze Wyjścia przeczytać bardzo dokładnie, co się tam działo. Jest jedna wąska, bardzo ciasna droga. To, że ta jest wąska brama i ciasna ścieżka, nie dotyczy ludzi tego świata. To dotyczy nas, wierzących. Jeszcze raz Chrystus powiedział nam o odstępstwie, o fałszywych naukach, trzykrotnie w jednym rozdziale, 24 rozdziale Mateusza. Paweł bardzo, bardzo kładł nacisk na to, co się będzie dziać w dniach ostatnich. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, Paweł między innymi pisząc o Tymoteusza powiedział, że w tym czasie końca będą ludzie, którzy będą sprawiali pozór pobożności, ale ich życie będzie zaprzeczeniem tego, co mówią, co wierzą. Więc tak naprawdę nie jest ważne to, gdzie przynależysz, bo powiesz, muszę gdzieś przynależeć. Ale to, czy twoje serce jest wrażliwe na prawdę Bożą, czy wciąż się uczysz. Wiele ludzi się nudzi, że tak powiem, po nawróceniu. Dlatego jedyną ich, że tak powiem, atrakcją jest religia, jest muzyka grana w danych denominacjach, unoszenie rąk, emocje. To wszystko im pomaga, że tak powiem, trwać. A nie prawda biblijna, nie Bóg, nie sprawdzanie tego, co mówi Słowo Boże. Do czego odnosi się to proroctwo? Do jakiej grupy ludzi? Do nas czy do Izraela? Co to mówi o tym, co mam robić? Co tamto mówi? Kiedy przyjdzie Chrystus? Co oznacza to, co oznacza tamto? Czy to robisz? Czy masz głód Słowa Bożego? Czy dociekasz, co jest wolą Bożą? Objawioną ci przecież w Słowie Bożym. Bóg nie ma innej woli dla każdego osobnego człowieka. Wola Boża jest jedna dla każdego z nas. Owce bez pasterza. Dlatego bardzo często mówię, że ci ludzie, którzy są zadowoleni z jakiejś stateczności, bardzo często atakują tych, którzy na podstawie Słowa Bożego wykazują błędy teologiczne, doktrynalne, denominacyjne. Poniekąd to rozumiem, dlatego że osoba, która
nie ma danej wiedzy, nie ma lat przebywania z Bogiem, podążania ze Słowem Bożym, nie ma tych podstaw, często nie rozumiejąc tych rzeczy, atakuje takich ludzi, bo ktoś odgórnie mu mówi co innego i to rozumie, oczywiście. Są też ludzie, o których bardzo wyraźnie Paweł prorokował, że Bóg ześle na nich głęboki obłęd. Jest to bardzo ciekawe, bo te słowa dotyczą ludzi wierzących. I Paweł mówi, że ten głęboki obłęd, czyli taką blokadę, że tak powiem, zaufanie kłamstwu, Bóg zrzuci na ludzi, którzy nie upodobali sobie prawdy, prawdy Słowa Bożego. Czy to nie są dobitne słowa, o których mówi nam Biblia? To jest bardzo ciekawe, bo są szczerzy ludzie, którzy mają bardzo małą wiedzę biblijną, jednak ich serce jest bardzo wyczulone, widzą pewne rzeczy. Nie rozumieją do końca, dlaczego to jest nie tak, ale od razu albo bardzo szybko wiedzą, że coś tutaj nie gra. Chodzi więc o stan serca, chodzi o wyczulenie, chodzi o wierność w stosunku do Boga, tą czystość, którą możemy mieć w sercu. Większość jednak dzisiejszych ludzi, w cudzysłowie nawracając się, idą do jakiejś grupy ludzi, bo są samotni, bo coś tam, bo przyjście do Chrystusa jest jakąś egoistyczną pobudką, by coś mieć, by w cudzysłowie czarować, a więc mieć tak zwane moce do uzdrawiania, do mówienia innymi językami. Wszystkiego tego pragną. Pragną czegoś nowego w swoim życiu. Bóg staje się dla nich marionetką, która ma żyć na ich rozkazy, na ich oznajmianie, ogłaszanie czegoś. Tak gdyby Bóg stawał się kimś przyczepionym do tych chrześcijan, którzy rozdają czy wydają mu rozkazy. Zrób to, uzrób tamtego, znajdź pracę temu. Ogłaszam w imię Jezusa Chrystusa to i tamto. Kim jesteś, by rozkazywać Bogu? Czego nie rozumiesz? Nasze życie ma być skierowane na Boga. Jeżeli byłbyś jedną, jedyną osobą, która oddaje Bogu cześć, będąc odłączona od wszystkich innych, bo wszyscy inni by cię za to, tak zwani chrześcijanie, odrzucili, czy wciąż będziesz służyć Bogu? Jest to bardzo ważne pytanie, które mojej osobie zawsze towarzyszyło. Zawsze pamiętam swoją drogę po wyjściu z religii, jak bardzo potrzebowałem społeczności, ile płakałem przed Bogiem do dzisiaj. Czasami się to dzieje. Co się stało z tym chrześcijaństwem? Dlaczego nie mogę normalnie pójść i być karmiony prawdą Słowa Bożego? Bo zawsze jest tamto albo tamto i wiele rzeczy, które wychodzą i są po prostu nie tak. Współczuję wielu nowym, często o tym też mówię Bogu w modlitwie, ale często pamiętam o przypowieści Jezusa o kąkolu i pszenicy. To jest wola Boża, by to rosło aż do końca, pszenica z kąkolem. Niestety kąkol dzisiaj jest w przewadze i będzie się tak działo. Pamiętajmy, że w okresie odstępstwa Izraela ci, którzy wiernie trzymali się Boga, przeważnie prorocy byli tępieni, byli zabijani, chowali się po pustyniach, po jaskiniach. Ci, którzy bezkompromisowo obstawali przy Bogu, zawsze byli jednostkami Jana Chrzciciela, który został ścięty. Mamy proroków starotestamentowych, chociażby Jeremiasza. Mamy Mojżesza, Abrahama. Mamy apostołów, którzy o dziwo w stosunku do charyzmatyków i tym, którym się wydaje, że jak poznam Chrystusa, wszystko będę miał, że to życie wystarczy, że będę wierzyć i tak dalej ogłaszać, będzie po prostu sielanką. Wszyscy apostołowie zginęli tragiczną śmiercią, może oprócz apostoła Jana. Nigdy ta droga Chrystusowa nie była prosta, nigdy nie była łatwa, nigdy nie była usłana różami. To jest też pewien bardzo ważny wyznacznik. Co więc zrobić? Co więc zrobić na pustyni duchowej? Studiuj Słowo Boże. Coraz mniej korzystaj z Facebooka. Coraz mniej korzystaj z tych wszystkich rzeczy, po których boli cię głowa, po których boli cię serce, po których płaczesz, po których jesteś zawiedziony. Skup się na Bogu, skup się na modlitwach, skup się na Słowie Bożym. Sprawdzaj i dociekaj wszystkiego, co mówi Słowo Boże. Jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne. W Twoich modlitwach zawsze powinna być prośba
o to, by Bóg połączył cię chociażby z jedną osobą, którą będziesz mógł wielbić Boga w czystości, w jedności ducha. Jeżeli masz to zaufanie, jeżeli będziesz badał i uważał na wszystko, co robisz, na pewno ten pasterz, który jest jedynym pasterzem, więc Jezus Chrystus, przez swojego ducha będzie cię prowadził. Nie jest to prosta droga dla żadnego z nas. Wielu z nas się męczy poprzez jedno, poprzez drugie. Często wchodząc właśnie tutaj na Facebooka, mam ochotę już tego nie robić. Gdy czytam, gdy widzę, coś otworzę i kiwam głową, chce mi się w sensie przenosień wymiotywać. Że ludzie są tak zaciemnieni, że ludzie są tak oślepieni, a prawda i słowo pańskie, droga pańska jest tak prosta. Bardzo wam dziękuję za uwagę, krótkie myśli, którymi się chciałem podzielić, zwrócić uwagę na to, co jest ważne w tych czasach ostatnich, zwrócić uwagę na odstępstwo fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków i na to, co jest ważne. Nie iść za człowiekiem, idź za Bogiem i za Jego Słowem. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, życząc wszelkich błogosławieństw Bożych.